Cześć, witajcie na kanale Nudzi Mi Się w nowym, ekscytującym poradniku z serii Python od podstaw. W tym odcinku opowiem o dekoratorze property. Zapraszam. Nim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, kilka informacji, a zacznę od informacji dotyczącej serii, którą właśnie oglądacie, czyli Python od podstaw. Ulegnie ona drobnej zmianie, nie będzie już tak jak do tej pory poruszała kilku pokrewnych tematów w jednym odcinku, tylko będą te tematy rozbite na kilka po prostu odcinków. Zamiast kilka tematów w jednym odcinku będzie po prostu kilka odcinków. Przez te odcinki będą też krótsze. To wynika między innymi z ankiety, którą przeprowadziłem na YouTubie jakiś czas temu. I tam się opowiedzieliście, że wolelibyście właśnie odcinki, które poruszają pojedynczą funkcjonalność, omawiają ją dokładnie i szczegółowo, a nie poruszać kilka właśnie funkcjonalności zbiorowo, nawet jeśli są w jakiś sposób pokrewne. Więc ja się do tego postanowiłem dostosować. Też była taka uwaga, się ostatnio pojawiła, że na początku dużo jakby tłumaczę, a później zaczynam trochę przyspieszać, odwoływać się do poprzednich odcinków i jakby tutaj troszkę nie do końca wam pasuje taka formuła, więc też postaram się, co prawda, odnosić do odcinków, gdzie można się dowiedzieć co nieco więcej na temat tego, o czym mówię w danym momencie, ale będę też starał się w jakiś sposób też tą wiedzę odświeżać wam, żebyście nie musieli koniecznie werbować tamtego odcinka i sprawdzać, jak coś się robiło, tylko spróbuję to pokrótce wytłumaczyć. A jak będziecie chcieli po prostu jakieś dodatkowe funkcjonalności poznać, no to wtedy oczywiście zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka. To są zmiany, jeśli chodzi o tą serię Python od podstaw. Chciałem tu jeszcze pozdrowić ekipę Niskiego Pressingu. Taka akcja, subskrypcja na zaprzyjaźnionym kanale. Zapraszam miłośników piłki nożnej, którzy odwiedzają mój kanał, żeby zajrzeć właśnie na Niski Pressing, zasubskrybować. Na pewno chłopakom z kanału będzie miło, że ich subskrybujecie, że przyszliście ode mnie i zainteresowaliście się również piłką nożną i tym, co się dzieje, szczególnie w legnickim klubie. I może teraz już przejdziemy do naszego odcinka. I na początek takie przypomnienie tego, co było już prezentowane wcześniej, bo będziemy jakby tutaj bazować na projekcie, który już się pojawił w ramach jednego z poprzednich odcinków. Chyba to był odcinek o klasach abstrakcyjnych i polimorfizmie. Więc będziemy na tym projekcie kontynuować, będziemy go rozwijać i będę na jego przykładzie tłumaczył kolejne funkcjonalności. I dzisiaj takie właśnie zaczniemy od takiego odświeżenia. Na początek oczywiście importujemy sobie z biblioteki ABC dekorator abstract method oraz klasę ABC, czyli klasę, bazową klasę abstrakcyjną do tworzenia właśnie klas abstrakcyjnych oraz dekorator abstract method do sygnalizowania, do tworzenia przy pomocy właśnie tego dekoratora metod abstrakcyjnych, czyli metod, które muszą zostać w klasach dziedziczących ponownie zdefiniowane, że na tym właśnie polega klasa abstrakcyjna, tak? Czyli że definiujemy, że ma taka klasa być i wymuszamy w ten sposób, żeby właśnie w klasach dziedziczących ta klasa się, ta metoda się pojawiła. Więc tak to pokrótce. No i mamy naszą klasę abstrakcyjną, czyli pozycja, stanowisko w firmie. No i stanowisko składa się z imienia i nazwiska pracownika. No i mamy jeszcze pensję bazową, mniej więcej 2,5 tysiąca, czyli taką jak mamy obecnie w Polsce, z tego co kojarzę. No i mamy takie wymuszenie właśnie metody abstrakcyjne w postaci bonusu od stanowiska, czyli jak im wyższe stanowisko w hierarchii
stanowisk, tym jakieś tam dodatkowe bonusy mogą być, czyli właśnie ten pożyczym bonus. No i też możemy tutaj zrobić drugą taką wymuszoną metodę w postaci premii i ta premia też właśnie będzie jakby zależała od stanowiska i sposób jej naliczania zależy od stanowiska. Dalej mamy zliczanie wypłaty. No i nasza wypłata to jest pensja bazowa plus bonus i plus premia. Więc bardzo proste tutaj działanie, które zwraca nam liczbę zmienno-przecinkową. No i do wyświetlenia naszej pozycji używamy magicznej metody str, która jakby działa z konwerterem do stringa i po prostu zwraca nam nazwę naszej pozycji, nazwę naszego stanowiska. Więc tak jakby tutaj, więc w taki sposób tutaj wygląda ta klasa abstrakcyjna stanowisko, czyli pozycja. No i mamy poszczególne stanowiska. Mamy stanowisko prezydent, czyli prezes, nasze tłumacząc. No i tak jak mówiłem wcześniej, musimy zdefiniować te dwie metody, które w klasie abstrakcyjnej są jako abstrakcyjne metody. I zdefiniowane są bardzo prosto. Prezes otrzymuje trzykrotność pensji bazowej. I premia prezesa jest z kolei 1/4 pensji bazowej. Dalej mamy dyrektora. I tutaj też oczywiście te metody musiałem zdefiniować. Dalej mamy menadżera, kierownika. Też tutaj musiałem te metody zdefiniować. Mamy jakiegoś tam pracownika. No i mamy osobę sprzątającą. Więc tak pokrótce tutaj wygląda nasz projekt, który będziemy właśnie rozbudowywać w tym odcinku i kolejnych odcinkach. I na tym przykładzie będę już tłumaczył działanie poszczególnych dekoratorów i konstrukcji, które będą się właśnie pojawiać w ramach tej serii. No i już przechodząc do naszego dekoratora property. Dekorator property służy do tworzenia zmiennej parametrycznej, tak to chyba można określić. Tak jak tutaj sobie definiujemy właśnie jakieś parametry w postaci zmiennych, czyli mamy tutaj taką prywatną zmienną name i tutaj mamy też zmienną surname, czyli nazwisko też jako prywatna. No i możecie zwrócić uwagę też tutaj właśnie w jednym z komentarzy się pojawia uwaga, że nie do końca wiadomo, o co chodzi z tym self, no to już tłumaczę. Self oznacza, że będziemy odnosić się do obiektu stworzonego z tej klasy. Czyli jakby mamy klasę, tworzymy jakiś obiekt, no i na tym obiekcie wykonujemy jakieś działania. No i w tym przypadku self.name odnosi się do zmiennej, która jest zapisana wewnątrz obiektu tego naszego selfa. A to z kolei tutaj to name, zwykłe, bez tego podkreślnika, no to jest po prostu nasz argument, który mamy na wejściu. Więc tu mamy jakby zwykłą zmienną, a tu mamy zmienną zapisaną w obiekcie. Więc tutaj jest ta różnica i być może taki zapis jest mylący, ale jak się przyzwyczajicie, to zobaczycie, że jest to całkiem wygodne rozwiązanie, że argumenty naszej funkcji, argumenty naszej metody, naszego konstruktora są podawane w takiej samej nazwie, jak zmienna, do której mają zostać zapisane. A właśnie przez to, że stosujemy tutaj ten zapis self. Nawet bez tego myślnika, bo to oznacza tylko, że zmienna jest prywatna, to zamiast tego self. Jakby wstawiamy właśnie ten nasz obiekt, tak? Czyli odnosimy się poprzez kropkę do obiektu self. Do zmiennej name, do wartości name w obiekcie self przypisujemy wartość argumentu name. Na tym polega tutaj to działanie. Być może właśnie przy okazji odcinka o klasach
niedokładnie to wytłumaczyłem, dlatego teraz jeszcze do tego wracam. No ale już przejdziemy sobie dalej do naszych istotnych rzeczy. I tutaj, jak widać, pojawiło się nowy dekorator. I mamy metodę celery, czyli wynagrodzenie. I ta metoda nam zwraca, tak jak wcześniej, troszkę właśnie zmieniłem względem poprzedniego, tam chyba się nazywało count celery, czyli zlicz wynagrodzenie. Tutaj jest po prostu samo wynagrodzenie. Teoretycznie mógłbym nazwać to jednak count celery, ale nazwałem to wynagrodzenie, dlatego że poprzez to, że stosujemy tutaj dekorator property, to ta nasza funkcja będzie traktowana tak samo jak tutaj nasza zmienna w obiekcie. Więc nie będziemy odnosić się poprzez nawiasy jak do funkcji, tylko będziemy się odnosić jak do zmiennej w obiekcie. Więc właśnie to daje nam ta klasa property. I do czego to służy? Takie podstawowe jakby przeznaczenie tego elementu property, tego dekoratora i jakby obiektu, który tworzy, jest jakby pewnego rodzaju zabezpieczenie naszych wartości przed edycją. Bo tak jak mamy tutaj podane nasze zmienne w postaci takiej, to możemy łatwo je edytować poprzez odniesienie się po prostu przy pomocy notacji kropkowej do nazwy zmiennej. Więc w ten sposób możemy łatwo ją zmodyfikować. Natomiast jak zastosujemy property, to nie możemy wprowadzić modyfikacji, ponieważ jakby nasza zmienna w tym przypadku jest zmienną stałą. W kolejnej jakby części powiem, jak zrobić, żeby właśnie ta nasza zmienna mogła być zmienną, ale definiując właśnie w ten sposób, nasza tutaj metoda będzie interpretowana przez klasę jako zmienna, a właśnie jako stała, ponieważ właśnie nie będzie można jej zmienić przez to, że nie mamy tutaj zdefiniowane opcji zmienienia jej. Tutaj jakby zabezpieczamy przed edycją naszą wartość i w ten sposób nasze wynagrodzenie zawsze będzie wynosiło dokładnie tyle, ile zwróci tutaj ta funkcja zapisana właśnie w tej metodzie celery. Dalej mamy metodę business card, która również będzie w formie property, właśnie też jej nie chcemy jakby edytować i będzie nam po prostu zamieniała reprezentację naszego obiektu i z magicznej metody repr oraz będzie podawała pensję. I tutaj też takie przypomnienie, tu mamy zmienną oczywiście, do której się odnosimy. Jak widzicie właśnie nie podaję tego jako metody, mimo że tutaj jest to metoda, a podaję to jako zmienną. To jest właśnie ta różnica, że odnosimy się do tego jako zmienna, a nie jako metoda. I dalej mamy jeszcze taką opcję, żeby to ładnie wyglądało, że będą wyświetlały się tylko dwa miejsca po przecinku i oczywiście zawsze będzie traktować to jako liczbę float, czyli liczbę zmienną przecinkową. Dlatego jest tutaj na końcu F. Po więcej, jeśli chodzi o tą konwersję typu i zabawy z tymi elementami, odsyłam do odcinka, który macie tutaj gdzieś w górnym rogu. Oraz do odcinków związanych właśnie z przetwarzaniem tekstu. Więc tak tutaj będzie wyglądała nasza wizytówka. No i jak widzicie, nasza reprezentacja obiektu będzie się teraz składać z trzech elementów, nie jak wcześniej z samej nazwy klasy, tylko będzie nazwa klasy, czyli nazwa stanowiska, imię i nazwisko. A z kolei nasz string będzie podawał właściwie to samo, tak? Czyli to, co zwróci nam tutaj business card, będziemy otrzymywać po wywołaniu stringa na obiekcie. Czyli jak będziemy chcieli przekonwertować nasze stanowisko do stringa, to otrzymamy po prostu naszą wizytówkę,
metodę business card. I jak widzicie, znowu nie odnoszę się do tego jako metody, tylko jako zmienną. No i dalej już za specjalnie tutaj się nic nie zmienia, czyli wszystkie te stanowiska mają tylko i wyłącznie zdefiniowane te metody, które były abstrakcyjne. I nic więcej tutaj się nie pojawiło. No i jedynie co tutaj widzicie, dodałem jeszcze staw, czyli kadrę. No i jest to kontener, dziedziczymy tutaj z kontenera. I tutaj jeszcze Wam pokażę, jak ten kontener wyglądał. Pokazałem to w którymś odcinku. Jak widzicie, konstrukcja kontenera jest bardzo prosta. Jest oczywiście to też rodzaj abstraktu. I przy inicjacji po prostu tworzymy obiekt z zawartością, czyli nasz content. I ten content jest po prostu listą. No i dodajemy do tego naszego contentu przy pomocy metody add. I możemy wyświetlić przy pomocy metody show. I metoda show po prostu wyświetli nam wszystkie elementy z contentu po kolei w formie printa. Bardzo prosta tutaj konstrukcja. No i tak wygląda kontener. No i dalej mamy już utworzenie kilku stanowisk, czyli mamy definicję kontenera. Tworzymy tego, ten kontener tutaj. No i potem tworzymy stanowiska, tak? Robimy prezesa, siebie wpisamy jako prezesa, dalej już są fikcyjne postaci, czyli mamy tutaj, dodajemy prezesa, utworzymy dyrektora i dodajemy dyrektora do naszej kadry, drugiego dyrektora do naszej kadry, dodajemy też menadżera do naszej kadry, pierwszego i drugiego menadżera, czyli dwóch kierowników dodajemy, jakichś dwóch pracowników i jakiegoś tam sprzątacza. Tu pododawałem jakby po dwie osoby, żeby pokazać Wam też pewną różnicę, która właśnie będzie możliwa do uzyskania dzięki elementowi property. No i na koniec mamy oczywiście wywołanie metody show, czyli wyświetlenie wszystkich tych naszych pracowników. I sobie to uruchommy. No i jak widać na podstawie naszych tutaj metod, mamy ładnie wypisane stanowisko, imię, nazwisko oraz pensję na poszczególnym stanowisku. Oczywiście pensje są fikcyjne, nie zarabiam tyle. Chciałbym. No ale, to jest tylko taka symulacja, żeby pokazać działanie tego programu. I teraz spróbujemy zrobić coś takiego, że jednemu pracownikowi damy premię, a innemu nie damy premii, więc będą pensje się różnić, mimo że będą mieli takie same stanowisko. To zrobimy w części trzeciej. I co tutaj mamy nowego? Co się pozmieniało w tym projekcie, w tej naszej mini aplikacji do zarządzania personelem? Jak widzicie, kontener jest bez zmian, bo tutaj jakby nie ma potrzeby nic zmieniać. Ale już tutaj w naszej pozycji pojawiła się zmienna premium, czyli nasza premia. Już nie jest metodą abstrakcyjną, tylko jest w formie zmiennej zapisana. No i dajemy, że będzie taka jakby stała premia dla wszystkich w wysokości 10%. Niezależnie tutaj od stanowiska, premia będzie zawsze wynosić te 10%, ale tutaj już sobie właśnie przejdziemy do kolejnego elementu. Jak widzicie, nasze premium tutaj jest tak naprawdę właśnie typem property, czyli w rzeczywistości jest to metoda, która jest traktowana jako zmienna. Jak widzicie, przypisujemy wartość jak do zmiennej, ale w rzeczywistości mamy tutaj metodę i ta metoda zwraca ukrytą zmienną o nazwie premium i w ten sposób jakby jest wyliczana ta premia. I teraz właśnie jak to wszystko się dzieje. Już tutaj niżej widzicie kolejne dwa dekoratory, które nazywają się właśnie tak samo jak nasza zmienna, czyli mamy tutaj premium w postaci dekoratora, czyli tą naszą, te nasze property, tą naszą metodę premium, odnosimy się do niej jak do dekoratora i dodatkowo odnosimy się do jej metody setter. Dzieje się tak dlatego, że property tak naprawdę zwraca nam obiekt, który jest obiektem klasy property.
Jeśli byście chcieli, żebym więcej wam powiedział o obiekcie klasy Property, jak on jest skonstruowany, poświęcił temu cały odcinek, dajcie znać w komentarzach. Tutaj po prostu tylko sygnalizuję, że jest to jakby kolejny typ danych, który został zdefiniowany w Pythonie i w ten sposób właśnie zwraca nam obiekt typu, ten dekorator zwraca nam obiekt typu Property i dzięki temu możemy na nim zastosować metody, które dla tego typu zostały stworzone. No i mamy właśnie metodę setter i metodę deleter. I do tych metod, jak widzicie, odnosimy się w postaci dekoratorów. I co może tutaj być ciekawe i lekko mylące, naszą tutaj metodę nazywamy dokładnie tak samo. To jest bardzo istotne, ponieważ ta konstrukcja pozwala nam na właśnie stosowanie takiego zapisu, czyli mając metodę o tej samej nazwie, to nasze property i stosując właśnie ten dekorator setter, możemy do tej naszej zmiennej przypisywać różne wartości. I te wartości, które właśnie będą po znaku równości, będziemy otrzymywać dokładnie w tym miejscu, czyli jako argument tej funkcji. I dalej już jest prosta sprawa, jest po prostu zmieniana zmienna premium, ta ukryta zmienna premium, jest wyliczana na podstawie pensji bazowej i zamieniana jest po prostu wartość procentowa na wartości dziesiętne, tak aby właśnie ta nasza pensja bazowa została tutaj podzielona i na jej podstawie, że wyliczona została ta premia. No i mamy jeszcze tutaj usunięcie premii, a usunięcie premii po prostu zeruje wartość premium. Czyli jak komuś odbierzemy premię, no to będzie właśnie miał nie 10 tutaj, czyli nasza wartość premium zapisana w obiekcie nie będzie wynosić 10, a będzie wynosić 0, ponieważ została premia odebrana. I dalej już mamy to, co było, czyli nie zmieniamy naszej zmiennej z Celery ani Business Card. Dalej są to metody w postaci Property. I dalej też tutaj już się nic nie zmieniło. No i ze względu, że usunąłem tą metodę abstrakcyjną Premium, to nie musimy już jej tutaj definiować w poszczególnych stanowiskach, więc jak widzicie, ze względu, że usunąłem już tą metodę abstrakcyjną, to również pousuwałem z naszych stanowisk metodę premium, ponieważ teraz już premium jest jakby przypisana w postaci zmiennej do property. Więc mamy już tylko tutaj stworzony sposób wyliczania tej naszej pensji, tego naszego wynagrodzenia. No i dalej już się nic nie zmienia, tutaj dodawanie stanowisk też się nie zmienia, wygląda wszystko tak samo. No i jak teraz sobie to wyświetlimy, to mamy dokładnie taki sam wynik jak wcześniej, więc tutaj nic się nie zmieniło, ale jak tu sobie odkomentujemy na przykład dodanie premii dla podniesienie premii dla dyrektora do 20%, teraz sobie uruchomimy, to już widzicie, że nasz dyrektor Jan Kowalski, czyli pierwszy dyrektor, ma pensję wyższą o 250 zł, czyli o 20% premii tej bazowej. Natomiast tutaj Piotr Nowak ma 9 tysięcy, czyli ma tak naprawdę 8750 plus 250, czyli te 10%, no a łącznie mamy tutaj 20%, tak? Bo ta jakby 10% to jest 250 tej premii bazowej, więc tutaj jakby mamy tak naprawdę różnicę 500 zł w premiach. Ale ze względu, że obaj dostają premię, tylko jeden dostaje 10%, drugi 20%, to mamy stąd właśnie te różnice kwotowe. No i teraz możemy sobie jeszcze zrobić coś takiego, użyć wbudowanej funkcji delayed, czyli deal. Nie wiem, jak to prawidłowo czytać.
Przyznaję się, nie zawsze mój angielski jest perfekcyjny. Zresztą nigdy nie twierdziłem, że jest. I odbierzemy teraz premię pracownikowi drugiemu, czyli Cezaremu Cezaremu. No i znowu odpalamy nasz program. No i jak widzicie, Teresa Drozda ma 3050 zł, zaś Cezary nie otrzymuje premii, to otrzymuje tylko dodatek do stanowiska w postaci 300 zł i dlatego ma 2800. I to by było tyle, jeśli chodzi o dekorator property. Mam nadzieję, że tym razem było wszystko zrozumiałe, że bardzo dokładnie wytłumaczyłem, że się podobało. Jeśli tak, oczywiście zachęcam do kliknięcia łapki w górę, bo to jakby wpływa na algorytm YouTube'a i pozwala, że ten film jest przez jakiś czas przez YouTube'a promowany i dociera do większej ilości widzów. Zachęcam też do komentowania, to też również bardzo pozytywnie wpływa na to, że moje odcinki staną się coraz bardziej popularne i kanał jakby zyska na oglądalności. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, oczywiście zachęcam do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka, by nie przegapić kolejnego odcinka. Zachęcam też do wsparcia kanału w postaci do rzucenia swojej cegiełki do zbiórki, do której link znajdziecie w opisie filmu. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!